Poranki, jak powszechnie wiadomo, bywają trudne. Nie inaczej było drugiego dnia wyprawy. Nie tyle budzę się z potwornym bólem pleców nie do końca określonego pochodzenia, co po prostu wstaję z łóżka po nieprzespanej nocy. No ale trudno, czas ucieka, chodźmy zatem sprawdzić, co czeka na nas w hotelowej restauracji. A wy jak spędzacie wtorkowy poranek? Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia niż Ed Sheeran w głośnikach. Wspólne śniadanie z towarzyszem podróży. Czyli powinniśmy się teraz przeliwać. Są foróweczki. Jest jajecznica. Jest kawusia. O takie Czechy walczyliśmy. Także zabieramy się do konsumpcji, żeby mieć jakieś siły na drugi odcinek i będziemy mordować z trasy. Delikatnym opóźnieniem, ale w końcu spakowani i gotowi do drogi ruszamy na drugi odcinek. Dzisiejszym celem jest przeżyć. Drobne problemy są, ale o tym kiedy indziej, także żeby nie tracić czasu, siadamy na rowery. I ruszamy na Słowację. Do zobaczenia. Zarówno Czechy, jak i Słowacja zdecydowanie mają się czym pochwalić, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Mimo gorszego samopoczucia i ciężkiej nocy jedzie się całkiem przyjemnie i na ogół w sympatycznych okolicznościach przyrody. Niedługo po starcie napotykamy niespodziewanie coś, dzięki czemu ta przyjemność z jazdy dodatkowo wzrosła. Zobaczcie, jakie cuda, tylko w Czechach takie rzeczy. No jeszcze może w Opolu, ale wewnątrz knajpy, a tutaj całkowicie samoobsługowy nalewak, jest czyste szkło, jest kofola, jest Radegast, cennik, terminal i można skorzystać. No to skorzystamy. To wasze zdrowie. Patrzcie, i tym oto sposobem dotarliśmy do kolejnego kraju na naszej trasie. Mianowicie Słowacja. Zmierzamy zaraz w stronę Trencina. Chyba nigdy nie byłem na Słowacji. No to tym razem mam okazję i to rowerem. Lecimy dalej. Też gryta szmata.
Powoli wjeżdżamy w pasmo gór strażowskich, które witają nas wybitnie paskudną pogodą, a do tego chyba najcięższym podjazdem na całej trasie do Budapesztu. Jest dość kryzysowo, bowiem oprócz potwornego zmęczenia dokucza nam też intensywnie padający deszcz. Ale co się podjechało, trzeba zjechać. Sprawę nie ułatwia rozległy remont drogi i pojawiające się co chwilę sygnalizacje z ruchem wahadłowym. Kilometrów na liczniku. Opuściliśmy skąpane w deszczu góry strażowskie. Było ciężko, co tu ukrywać. Bardzo, bardzo ciężki podjazd, a potem niebezpieczny w takich warunkach zjazd. W dodatku poprzecinany licznymi wahadłami, bo praktycznie na całej długości zjazdu trwają roboty drogowe. Co chwilę zatrzymywaliśmy się na sygnalizacji świetlnej, ale teraz już opuściliśmy pasmo gór strażowskich i mkniemy dalej w stronę obiadu. I przestało padać, więc miejmy nadzieję, że teraz już pogoda będzie trochę łaskawsza. Lecimy dalej. Przystanek. Jesteśmy. W jakiej miejscowości jesteśmy? Słowackiej. Tak, jesteśmy w jakiejś słowackiej miejscowości. Przystanek na kawę i hot doga. Szukamy starych Słowaków do ekstra klasy. A będziemy jechać przez Tręczyn? Nie, Trnawę. Trnawę. Przez Trnawę. Za chwilę. Nie, ale za rok możemy przez Pragę. Za chwilę będziemy jechać dalej w stronę obiadu, zaplanowanego na jakoś 75 km. No póki co, przynajmniej u mnie 60 na liczniku. Rozjebane plecy. Bolące nadgarstki, padający deszcz. Mało co może być jeszcze gorzej niż jest teraz. Może być gorzej, mogę mieć gorszego kompana niż mam. Przynajmniej jak pada, to nie widać naszych łez. Tak, ale byłem przed chwilą na stacji po hot dogi i kawę i zostawiłem po sobie mnóstwo mokrych plam. Chciałbyś powiedzieć chleb. Nie, chciałem powiedzieć. Jak codzień. Chciałem powiedzieć, że ślady jak ślimak. Ale... Dzień jak codzień w biurze. No, wszystko mamy przemoczone bardzo mocno. Ale przynajmniej kawa jest gorąca, hot dogi były ciepłe. Niedobre, ale ciepłe. Więc. Za moment ruszamy dalej na południe w stronę Budapesztu z przerwą na obiad, ale dzisiaj raczej nie zrobimy tyle, ile wczoraj. Ja bym dodał jeszcze, że gorące są też nasze serca, które kochają Jezusa. Krówka. No i też warto odnotowania jest to, że mam już na sobie dwie kurtki, czyli naprawdę, naprawdę jest chłodno. No i tym sposobem zajechaliśmy do jednej ze słowackich restauracji na obiad. Mniej więcej pół metek drugiego odcinka. Tego co na dzisiaj zaplanowaliśmy. Chociaż wiadomo, plany lubią się zmieniać. Zobaczymy jak to będzie po obiedzie. No ale mamy nadzieję tutaj dobrze zjeść i... No kurwa, nie mogę znaleźć kurczę. Zaraz zabieramy się za połaszowanie obiadu. Frytki ze smażonym serem. Matuś ziołstek. Miejmy nadzieję, że za jakieś pół godziny pełni sił i nadziei
ruszymy w dalszą podróż. Mniej więcej pół metek. Zmierzamy do miejscowości Żelezjowce, do pensjonatu Eden, aby były tam jeszcze miejsca. Nawigacja mówi, że to tylko 83 km. No, więc 83 km do prawdopodobnie mety dzisiejszego etapu. I wtedy w nogach będzie już 360 z kawałkiem z całej trasy. No i na jutro zostanie najkrótszy odcinek. Póki co bierzemy się za jedzenie. Do zobaczenia niebawem. Ruszamy w dalszą drogę ze świeżym zapasem sił i chyba w trochę lepszych humorach niż jeszcze godzinę temu. I ze słońcem. I ze słońcem, tak, bo zobaczcie, zaczyna się... Po raz pierwszy dzisiaj zaczyna się przyjaśniać. Naprawdę po raz pierwszy dzisiaj wyszło słońce. Także robi się naprawdę całkiem przyjemnie. Fajnie, lepiej późno niż wcale, warto było poczekać. Także my ruszamy w dalszą drogę. Przed nami jeszcze 83, tak? Tak. 83 km do naszego dzisiejszego celu. W miejscowości Żelje... Czekaj. Zobaczmy. Żelezowce. Nocleg w pensjonacie Eden. Zobaczymy, czy... To zapowiedź raju. Zobaczymy, czy faktycznie będzie Eden. Także na ten moment się żegnamy i lecimy drugą połówkę dzisiejszego odcinka. Oby już bez deszczu. No ale życie pokaże. Do zobaczenia później. Na jedzenie opuszczamy Henorany i z nieco lepszymi humorami i przy zdecydowanie lepszej pogodzie kierujemy się w stronę miejscowości Zlate Morawce. Przed nami jeszcze tylko połowa zaplanowanego na dziś dystansu, jednak musimy pokonać owiane złą sławą pasmo Trybeczu. W tych górach, jeśli wierzyć internetowym legendom, w niewyjaśnionych okolicznościach giną ludzie. Jednak z uwagi na dobro osób zastępujących mnie w pracy w czasie urlopu postanowiłem przeżyć. Przyjechać. Zobaczcie, jaki piękny zachód. Zachód słońca nad Słowacją. Krasny zachód, krasny wschód. Absolutnie, absolutnie. I tym sposobem przy pięknym zachodzie słońca docieramy do mety dzisiejszego etapu. Teraz najwyższa pora zjeść zasłużoną kolację. Miejscowość Żelezjowca. Kilkanaście minut, nie, w zasadzie za kilka minut, godzina 20. Dotarliśmy do mety dzisiejszego etapu. Do mety drugiego odcinka. 160 km w nogach. Ale prawdę powiedziawszy, rano naprawdę miałem w głowie różne scenariusze. I zastanawiałem się, ile będzie do zrobienia jutro, jeśli w ogóle nie ruszymy z miejsca. No, przynajmniej ja. Ja zamówiłem cygańskiego, bo na poprzednim sobie zaczepił mnie cygan i chciał tak. 5 euro. No to jest lekko w szoku, bo okazuje się, że nie tylko w Polsce są żule na stacjach benzynowych. Zaczepił go jakiś słowacki cygan i nie mieli się dogadać. Darnego ciaci, bo później po 2 minutach wszedł do 50 centów. Nie umieli się dogadać w sprawie kwoty odstępnego. A wystarczyło nie podawać mu ręki. Tak. Ja przyszedłem, chciał mi podać rękę, nie podałem mu ręki i sobie poszedł. Jak tylko zjemy, spróbujemy podnieść umęczone tyłki
z pięknych słowackich siedzisk i udamy się do Pension Eden na nocleg. Z ciekawostek to w danych na Wikipedii waga Petera Sagana to 78 kg, tyle co moja waga aktualna. Przypadek. Dostaliśmy w końcu posiłek. Spaghetti meksykańskie. Mati, coś po cygańsku. Sama cebula. Ale wygląda na zadowolonego. Mam nadzieję, że... Dobra. Ale smakuje, ale jesteśmy tak głodni, że wszystko byśmy zjedli. Zbieramy się za konsumpcję i... Potem pędzimy na kwaterę. Tak oto prezentuje się Pension Eden. Jest już sporo po 23:00, ale dojechaliśmy do dzisiejszego celu podróży. Szczęśliwie. Szczęśliwie o tyle, że zaraz jak weszliśmy do pokoju, to na zewnątrz rozpętała się burza. A zresztą wczoraj było podobnie. Nie jest w tym pokoju może jak w raju, ale naprawdę jest całkiem sympatycznie jak na dwugwiazdkowy pensjonat. Szczególnie łazienka zasługuje na osobną uwagę, ale zwyczajnie na tym etapie nikomu się nie chce wstawać i się jej filmować. I obsługa baru zasługuje na uwagę. Jutro w planie jakieś 100 km, ale niedługo po tym jak ruszymy z miejsca, w którym dzisiaj nocujemy, dotrzemy do po około 30 km do granicy słowacko-węgierskiej i od razu wskakujemy na Eurovelo. A to będą jakieś góry, tak? Tak. To... Park Narodowy Dunaipoli. U nas na Węgrzech. Górale z Zakopanego potrafią przepowiadać pogodę. To ci Słowacy tacy są jacyś nieakuratni, bo przed tym jak się tu zabukowaliśmy, to spotkali nas lokalsi i mówią, że możemy lecieć dalej, że po co tu spać, jak i tak nie będzie padać, a od pół godziny grzmi i leje jak z cebra. Także nie polecamy słowackich górali i ich prognoz pogody. Ale polecamy słowackie góry, jak najbardziej, które otaczają się to miasto Jeruzalem. Dzisiaj naprawdę miało sporo tych... Nie. Dzisiaj naprawdę sporo było tych gór, naprawdę dużo męczących podjazdów i trochę nas to ścierało, szczerze mówiąc, bo niektóre te podjazdy były naprawdę bardzo długie, a zjazdy z kolei, zamiast się nimi w pełni delektować, to były poprzecinane sygnalizacjami świetlnymi, ruchem wahadłowym, remontami, wyrwami w jezdni. No, ale jakby zmęczeni tym wtorkiem, kładziemy się do spanka i jutro tak naprawdę ostatni epizod tej wyprawy, przynajmniej ostatni rowerowy, bo potem już pozostanie zwiedzanie Budapesztu i powrót pociągiem. I nauka Madziarów przyśpiewek tak. Na Ligi Mistrzów jutrzejszy. Na zachętę dnia jutrzejszego pokażę ci tradycyjne węgierskie danie. No i to tyle, jeśli chodzi o dzień drugi. Było ciężko, było mokro, momentami nawet niebezpiecznie, ale dojechaliśmy do celu cząstkowego cali i względnie zdrowi. I nawet trybecz nas nie pochłonął. Jutro grande finale, a tymczasem zmykamy do spanka.